Siema, siema, widzów, w kolejnym daily odcinku, bo jak wiecie, Freeze skończył daily, ja zacząłem daily i to nie bez powodu. Freeze, jak wiecie, mój szef, tak Truman sądzi, zapłacił mi za to, że wyjaśniłem Trumana tym, że ustąpił mi po prostu miejsce jako daily vlogger, więc witam tutaj Zebo, czyli wasz ulubiony daily vlogger. Teraz powiecie, Zebo, ale jaki daily, skoro przedwczoraj nie ma odcinka? Wczoraj był odcinek, moi drodzy państwo i panowie, ale nasz ulubiony kanał, czyli 1-2-3-go-Poland, czy coś tego typu, naruszył politykę YouTube'a i ściągnął mi film. Oczywiście film za niedługo pewnie wróci, ale to źle wygląda, bo teraz nie widać, że ja daily odcinki robię. No i jak ja mam teraz przegonić Serafina, skoro nie widać, że daily robię, no? A wy nie potraficie ruszyć leniwego dupska, wstać z krzesła i kazać swojemu psu mnie zasubskrybować, no? Ale z serii negatywnych wiadomości Dominik Upicki zamyka kanał. To jest chyba jedna z bardziej pozytywnych wiadomości w tym roku. Jeżeli nie wiecie, kto to Dominik Upicki, to Dominik Upicki to jest ten człowiek, który wsadzał widelec do kontaktu. Nie róbcie tak oczywiście, bo to jest debilizm. No i na filmach kazał swoim kolegom pić wodę z toalety, więc tak. A i ogólnie nie chcę być konfidentem, Dominik, ale twoi koledzy do mnie przyszli i chcieli mi dać jakieś screenshoty, jakichś przelewów i tak dalej. Jakieś brudy na ciebie chcieli wyciągnąć, ale ja powiedziałem, że ja nie będę nagrywał o ich dramie, bo ja nie wiem, za co oni mnie mają. Ja mam wyciągać kogoś brudy? Mnie to nie obchodzi. To jest wasza drama, debile. To wy lizaliście śmietniki, nie ja. Ale dobrze, czas świętować. Dominik Upicki kończy z YouTube'em, więc ile lajków, tyle szczęścia czuje Polska, bo Dominik Upicki przestaje nagrywać. Ale dobra, zobaczmy nareszcie, czy to jest prank, czy nie, bo Dominik Upicki ogólnie chyba z 5 razy już miał kończyć z YouTube'em i za każdym razem to był prank albo clickbait. Zostań członkiem tego kanału i gwiazdą internetu. Kurde, ale jest szansa, mogę lizać śmietniki, żeby być fejmem na YouTubie. Domin, złaś stamtąd, co ty robisz? Nagrywamy film! Nie wiem, czy to jest jakaś iluzja czy coś, ale zobaczcie, jaki on jest mały w porównaniu do tego mieszkania. Albo on ma mega wysokie mieszkanie i mega wysokie drzwi, albo on jest po prostu taki niski. Wytłumacz mi ktoś? Co? Po prostu nagrywamy odcinek. Cześć, ja jestem Dominik i w dzisiejszym odcinku Koło Fortuny zadecyduje, co zrobię. Po pierwsze, dlaczego on stoi na stole, a po drugie, dlaczego na Kole Fortuny jest tylko zamykam kanał? W sensie, ja się nie czepiam, ja najchętniej, najbardziej, rób tak, dobrze. Po prostu, co będę robił? A tu jest tylko jedna opcja. Sprawdźmy. Zamykam kanał. Wiecie, zazwyczaj nie jestem za ustawianiem odcinków, ale akurat ten odcinek bardzo mi się podoba, jak jest ustawiony, bardzo na moją korzyść i waszą. I Dominiku, mój kochany, jak wylosujesz zamykam kanał, w sensie jakby, no jesteś zmuszony do zamknięcia kanału, to zazwyczaj nie wrzucasz tego odcinka na ten sam kanał, tylko już na inny lub coś i dosłownie zamykasz kanał, a nie on dalej istnieje, ten odcinek już 2 dni stoi. Wiem, kochani, że zaczęło się trochę głupio. No, ale tak jakoś było to w naszym klimacie. Pozwólcie, że zejdę z tego stołu. No, tu akurat masz rację, Dominik. Zgodzę się z Dominikiem. Każdy twój odcinek jest głupi. Tu masz rację. Tak naprawdę, no... Zrobiliśmy to trochę komicznie, ale chcę wam się do czegoś przyznać, mianowicie po prostu do swoich planów, no i powodów, dlaczego zamykam po prostu kanał. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie moje odcinki o Dominiku, ale ja tam zauważyłem, że on co chwilę mówi po prostu, jak kłamie. I tutaj znów mówi po prostu, więc zgaduję, że kłamie, nie zamyka kanału. Więc tak, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że na tym kanale już dużo ściemnialiśmy. Zrobiliśmy już dwie takie akcje, chyba dwie, Mikołaj Policz, gdzie zamykamy kanał, a tak naprawdę nie zamykamy. Jeden to był prank, drugi to było też jakaś tam mała przerwa. To do 3 razy sztuka, powiedz, że zamykasz, błagam. No i dzisiejszy odcinek jest również tego typu. No i takim sposobem zepsuł mi właśnie dzień, więc idziemy oglądać słodkie pieski. Are you hungry? O Jezus, ale to było słodkie, dobra, już mam lepszy dzień, już mi nic nie zniszczy dzień, możemy dalej go oglądać. Słuchajcie, kochani, ale trochę grubszy, ponieważ odchodzimy z YouTube'a, ja i Mikołaj, to nie jest ściema, robimy sobie przerwę, nie wiem ile ona będzie trwała, na pewno nie tak krótko, dlatego... Dlatego każdy powinien się cieszyć, bo pewnie jak wróci, będzie jeszcze gorzej. Widzimy się później po prostu, będzie ona trwała 1, 2 albo 3. O, idealnie, 1, 2, 3 miesiące, czyli tyle samo, ile ta kwarantanna pewnie będzie trwała, czyli będziemy mieli o jednego wirusa mniej, żeby się o niego martwić. Już dłużej już nie planujemy, nie chcemy zostawiać was też na aż tak długo, ale no niestety jesteśmy zmuszeni zrobić przerwę. Trochę w tym całym temacie się pogubiliśmy, pogrążyliśmy się we własnych po prostu dziwnych rzeczach. Słuchajcie, gdy nie wiecie, o co chodzi, chodzi o pieniądze i tutaj tak samo jest. Ostatnie 2 filmy Dominika Upickiego nie przekroczyły nawet 100 tysięcy, co według mnie i tak jest dużo, no bo 50 tysięcy wyświetleń to i tak jest dużo osób, ale jego to pewnie wkurza, bo miał po miliony wyświetleń, teraz ma po 50 tysięcy i dlatego na razie
pauzuje i pewnie wróci, jak mu już mówiłem, z czymś grubszym, niestety. I pewnie nie grubszym, że lepszym, tylko grubszym, że jeszcze więcej cringe'u będziemy czuli. Dla mnie to jest na plus, będę miał o czym nagrywać, ale dla was nie. I stwierdziliśmy, że chcemy trochę zmian. Po prostu chcemy zmian w swoim życiu, czyli również i tutaj, ponieważ no nie ukrywam, jest to część mojego życia, to co robię teraz tutaj przed tą kamerą. Częścią twojego życia jest lizanie kosza na śmieci, lizanie auta, picie wody z toalety oraz wtykanie widelca do kontaktu. To niezłe masz życie. I z całego serca dziękuję właśnie każdemu użytkownikowi, kto kiedykolwiek mnie oglądał, kto mnie kojarzy, kto lubi mnie oglądać i kto nie lubi mnie oglądać. O, to ja, ono mnie mówi. Oglądać i kto nie lubi mnie oglądać. Po prostu wam dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla mnie. Nie ma za co, Dominik, bądź sobą, nie zmieniaj się, bo dalej będę miał o czym nagrywać. Mimo wszystko pogrążyliśmy się właśnie sami w sobie. Dziwne rzeczy, dziwne pomysły, co prawda zawsze one były, nie każdemu się one podobały. No myślę, że właściciel hotelu, gdzie zrobiliście basen w łazience, raczej nie był zbytnio zadowolony. Nam się podobały, jednak zaszło to wszystko trochę za daleko. Nie uważam tak, ale wyświetlenia mówią same za siebie. Mówiłem, że chodzi o wyświetlenia, youtuberom tylko chodzi o wyświetlenia. Tylko ja jestem jedynym prawilnym youtuberem, który tylko patrzy na lajki, bo lajki są najważniejsze, więc proszę o zostawienie lajka. Ale Dominik Kupicki przed chwilą powiedział, że mogło zajść dalej. I mogło zajść dalej niż lizanie śmietnika oraz picie wody z toalety? Naprawdę? Dla mnie na przykład hardkorowy challenge to już jest otworzenie twojego kanału, co dopiero jeszcze obejrzenie jakiegoś odcinka. A ty mówisz, że mogło zajść dalej niż lizanie kosza i tak dalej, no ciekawe, co byście dalej nagrywali. Pewnie jakiś challenge typu, kto pierwszy przebiegnie przez autostradę i nie zostanie potrącony przez tira challenge. I żeby to nie było, że robimy wszystko dla wyświetleń, bo... Kiedyś uwielbiałem robić to dla 5000 ludzi i pewnie dalej byśmy to robili. No nie, bo teraz masz mniejsze wyświetlenia, to kończysz nagrywać, więc chodzi o wyświetlenia, no prosto. A te youtuberki małe takie kłamczuszki są, no widzicie widzowie? Jednak chcemy po prostu wprowadzić coś nowego, żeby wam milej się nas oglądało, żeby była lepsza jakość, żeby było lepsze wszystko. Dlatego teraz robimy sobie przerwę na zbieranie pomysłów i na motywowanie siebie po prostu do działania. Oczywiście nie będziemy odpoczywać, będziemy ciągle aktywni na Instagramie, co powiem za chwilę, bo przygotowaliśmy specjalną akcję również pod ten film, bardzo fajną akcję, ale w każdym razie no po prostu odchodzimy. Robimy przerwę. No to w końcu robicie sobie przerwę, czy kończycie? No bo to są dwie różne jakby rzeczy. Jakbym ja w jakiejś pracy powiedział szefowi, że odchodzę, a po tygodniu przerwy, no ja sobie tylko przerwę zrobiłem, to raczej już mnie, wiesz, nie zatrudnił ponownie. No i wróćmy w sumie do tej akcji, ponieważ warto powiedzieć o niej jak najszybciej. Tak. Będziemy tworzyć swoją ekipę. Nie, Tomek, nie, przejmij to. Dlaczego każdy youtuber chce teraz otwierać ekipę? To jest bez sensu. No właśnie, Tomek, zgodzę się tutaj z tobą, ja nie widzę w tym sensu. Jak po prostu robisz dobry content, to i tak będzie oglądany, więc po co zakładać jakąś głupią ekipę, która będzie w całości lizała kosze? To jest bez sensu. Zebo, ja też się z tobą zgodzę, ale wypuść mnie. Nie no, mordo, bez przesady, czekaj. Kurde, dobra, nagrywamy dalej. Tak jak ma to Stew, tak jak ma to Freeze. Nie wiem jeszcze jak ta ekipa będzie się nazywać. W każdym razie potrzebujemy ludzi. Błagam, ekipa cringe'u, albo team cringe'u, albo cringe po prostu, o, cringe'ownicy. O, to by było super, no bo by idealnie pasowało pod tą całą ekipę, nie? Chętnych do nagrywania filmów, którzy są gotowi, by poznawać nowe ścieżki w swoim życiu, albo mają już zamiłowanie po prostu do kamery, lubią robić dziwne, śmieszne, przeróżne rzeczy. Na przykład lizać auto, lizać śmietnik, pić wodę z toalety, lub lizać dupę Dominikowi. Nie wiem jak to nazwać, i głupie, i fajne. Właśnie takich ludzi potrzebujemy, co nie boją się wyzwań. I robić siebie debila, ja bym wolał w Macu pracować, w sensie i tak w Macu robota jest spoko, bo za darmo dostajesz chyba jedzenie z tego, co się orientuje. Tu jedyne, co dostajesz, to wodę i to z toalety. Więc jeśli masz 16 lat, jesteś z okolic Poznania, chyba że chcesz, nie wiem, się tu przeprowadzić w okolicy Poznania, nieważne. Będziemy robić casting na ekipę, który odbędzie się w przeciągu 2 tygodni. No Jacuś, jaka jest twoja wymarzona praca? Mamo, ja bym chciał pracować dla Dominika Łupickiego, lizać kosze na jego filmach. Powiedział nikt nigdy. W sumie to pod koniec odcinka jedynie tylko pierniczy o jego Instagramie i że tam będzie reklamował casting, bla 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 bla. Ale w jego komentarzach znalazłem taką perełkę. A idź kurde, miałeś oglądalność, ale zrobiłeś przerwę i masz spadek i teraz znowu robisz przerwę. I co ja mam oglądać? Idę na Netflixa, daję unsuba po prawie 2 latach. Ludzie go nieironicznie oglądają i naprawdę się smucą, że odchodzi. Myślałem, że mi nic nie zadziwi, no ale jednak coś mnie zadziwiło pod koniec tego odcinka. Ty widzu, mam nadzieję,
nadzieję, że przez ten odcinek nie straciłeś resztki mózgu i mam też nadzieję, że zostawiłeś lajka, bo każdy lajk się liczy, każda subskrypcja się liczy. Zgaduję, że ten widz, który ogląda pod koniec, to pewnie, nie wiem, ty subskrybujesz 2 lata czy coś, no to ja cię bardzo szanuję. Dziękuję ci ślicznie za subskrypcję, dziękuję ci za lajki pod każdym odcinkiem. No i na razie, widzimy się jutro ponownie o 17:15, bo codziennie są odcinki, przynajmniej staram się, nie? No, wiedziałem, że o czymś zapomniałem, tak, dokładnie, widzu, zapomniałem dobić 10 minut. Dziękuję, na razie, jeszcze raz.